Witam serdecznie panie i panów. Dzisiaj pokażę jak w golfie szóstej generacji zdemontować kratki. Pod kierownicą, żeby dostać się do tego całego układu elektrycznego, gdzie są bezpieczniki, przekaźniki i tak dalej, ewentualnie ściągnąć licznik, dostać się do tunelu, gdzie jest radio, nadmuchy, nawiewy, tutaj te górne kratki, ewentualnie też sterowanie klimatyzacją, tak z grubsza. Rozebrałem więcej rzeczy niż potrzebowałem, tylko po to, żeby jakby ten film troszeczkę więcej pokazał. Również jak zdemontować ewentualnie, jakby ktoś chciał montować zestaw głośno mikrofon przeciągać, jak zdemontować su Boczne. Także taki komplet mamy y, tematów y, dotyczących tapicerki. Teraz tak, w skrócie szybkim. Żeby dostać się w ogóle do bezpieczników, to wiadomo, bezpieczniki w Volkswagenach w większości są tutaj z boku. Jest to to, jest ciśnięte, tak? I na trzech klipsach jest tylko i wyłącznie zaciśnięte. Tu mamy jeden klips, jak widać, tu mamy drugi, tutaj mamy trzeci. To odchodzi na, na zatrzask. Później, żeby zdemontować tą część plastiku, tak jak widać, tu, pod kierownicą, on jest podzielony, połowa kierownicy jakby jest to lewa strona plastiku, połowa jest prawa. Żeby zdemontować tą część plastiku, tu pozbywamy się, to to jest na wcisk ta, ta szufladka, odpinamy ją, po czym tam zawias jest, tak jak mówię, odpinamy z tego zawiasa. Nic nie robimy, jeżeli chodzi o odkręcanie, tylko wyłącznie odpinamy. Teraz tak, żeby się dostać do śrub, które są ukryte pod licznikiem, bo tutaj, ja to już mam celowo zdemontowane, tutaj pod licznikiem, o tam w głębi, jak zobaczycie, to tam jest śrubka. Z drugiej strony analogicznie jest to samo, ale żeby się do niej dostać, no to trzeba zdemontować licznik, żeby w ogóle tam mieć możliwość wprowadzenia szybokręta. Tak jak widzicie, to jest na czterech klipsach. Raz, dwa, trzy, cztery i to tylko i wyłącznie pociągamy delikatnie do siebie. Zwalniamy, uwalniamy śrubki, które trzymają nam licznik. Tam w głębi, może tego teraz nie widać, ale tam jest jedna, tam jest druga. Będziecie widzieli, bo każda śruba w Volkswagenie jest na torc dwudziestkę. To jest akurat dobre, że, że wszędzie. W zasadzie te śrubki to są identyczne w kokpicie, także nie pomylicie tych śrubek i, i, i gdzieś jak odkładacie je nawet na bok, to nie musicie patrzeć na, na to, skąd ona została wykręcona, dlatego, że to są wszystko jednakowe śrubki. Czyli tak, tam mamy dwie. Licznik je trzyma trzymają tylko i wyłącznie te dwie śrubki. Jak ich się, się pozbędziemy, musimy uważać rzeczywiście, żeby one nam nie spadły gdzieś tam w głąb, dlatego że później będziemy mieli problem z ich odnalezieniem, tak? Także czuwamy nad tym, żeby odkręcając trzymać tą śrubkę jednocześnie, żeby nam nie wpadła. Licznik jest już wolny. Wysuwamy go. Jak wysuniemy, mamy możliwość tylko i wyłącznie wysunięcia do kierownicy. Kierownicę najlepiej sobie odsunąć. Odsunąć, żeby tutaj powstało więcej miejsca na ten licznik. Jak odsuniemy ten licznik do siebie, z tyłu jest jedna kostka do tego licznika. Te kostki są standardowo w Volkswagen no nie mam teraz, żeby pokazać, ale jest taka zapinka, którą naciskamy, uwalniamy blokadę i odchylamy taki, taki wichajster tej zapinki. Ta spinka nam się uwalnia, tak? Także tam z tyłu będzie jedna koska. To dojdziecie do tego, jak to tego pozbywamy się licznika. Tutaj wyciągamy ten licznik na bok. Jak wyciągniemy ten licznik, musimy się pozbyć tych dekorów. Tutaj ja już je mam wyciągnięte celowo. Zobaczcie. Tak wygląda dekor. Dekor oczywiście w różnej konfiguracji samochodu będzie różnego koloru. Tu na końcu, jak widzicie, jest haczyk. Nie ciągniemy od tej strony, ani nie ciągniemy od tej strony, ani nie ciągniemy maksymalnie skrajnie od, od prawej strony. To samo dotyczy tej listwy. Nie ciągniemy z tej strony, dlatego że tu jest właśnie tego typu haczyk na końcu, czyli zawsze odchylanie zaczynamy. Patrzcie, jak mamy tą listę przymocowaną, ja nie będę jej teraz przymocowywał, ale jak, jak mam ją przymocowaną, od tej strony zaczynamy ją ciągnąć. Ona, ona jest tylko i wyłącznie na wcisk, widzicie? To jest tylko i wyłącznie na wcisk wciśnięte. Jak się ją już tak odsuniemy, to później delikatnie tą akurat w prawo i po, pozbywamy się tej listwy. Identycznie jest z tą listwą krótką. Odciągamy ją od tej strony, żeby ją w ten sposób wysunąć delikatnie i zabrać do siebie. Nawcisk, tak jak widzicie, wszystko jest na wcisk. Jak pozbędziemy się tych, mm, tych dekorów, tej osłony i licznika. Teraz ja mam ten licznik, no bo yy, zawsze jest ten sam problem. Mam tylko dwie ręce. W jednej trzymam, trzymam aparat, w drugiej yy, drugą ewentualnie pokazuję, ale nie mogę wszystkiego rozebrać, no bo musi być jakaś chronologia, także się to zrozumieć. Tu mamy już dziurę, tutaj pojawiają nam się te dwie śruby. Tu jest jedna, tak jak pokazuję palcem, tu jest druga. Ich musimy się pozbyć, dlatego że one trzymają górę tych plastików, które się znajdują pod kierownicą. Górę. Na dole... Te plastiki są przykręcone tak. Tutaj mamy dwie śluby, jedna, druga, to dotyczy tego lewego plastiku. Tu ja już celowo od, 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 odpiąłem włącznik świateł, który w Volkswagenach w każdym pozbywamy się go na tej samej zasadzie. Zobaczcie, on wchodzi, wychodzi luźno, tak? Wchodzi, wychodzi. Teraz jest zablokowany. Teraz normalnie funkcjonuje. Żeby go odblokować, dajemy. Patrzcie, patrzcie na to, dajemy na zero, czyli na zero nic nie powinno się dziać, a właśnie na zero jest takie coś, że my możemy go wcisnąć. Patrzcie, wciskamy i przekręcamy w prawo, i wówczas tam samoistnie blokady się zwalniają, ściskają te blokady, że można ten. Tenże właśnie wyłącznik się pozbyć w, w ten sposób. Tu odpinamy go później, kostkę, jeżeli chcemy, wymienić sam wyłącznik. Także nawet pani, jakby miała uszkodzony wyłącznik, to sobie bez problemu tuż przed dyskoteką, jak jest ubrana bardzo elegancko, jest w stanie wymienić ten lisik, bo on tutaj nie generuje żadnego brudu. Wypinamy w ten sposób. Jedna kostka, podpinamy drugą, wkładamy. Koniec tematu. Można to teraz zrobić w garniturze. Tutaj w głębi, jak pozbędziemy się tego, nie widać, że ja mówię, tu jest akurat brak światła, ale tu w głębi, Śrubka, tą śrubkę odkręcamy, bo ona trzyma nam ten plastik, a ten plastik jest na stałe zintegrowany jakby z tym. Czyli tu musimy odkręcić, żeby pozbyć się tego całego plastiku. Ja to teraz założę, bo to nie będzie już nam potrzebna ta demonstracja. Czyli tak, to odkręcamy, to odkręcamy, tak jak powiedziałem. Później, jak mamy już odkręconą raz, dwa, trzy, cztery śrubki, to to jak troszeczkę odchylamy tu bokiem idziemy w tą stronę dlatego że te klipsy trzeba uważać one one nam prawdopodobnie wypadną one są tak jakby zahaczone tylko za element plastikowy jesteśmy w stanie to ściągnąć mamy dobry dostęp wówczas do Tyłu tego elementu puszki bezpiecznikowej. Do tyłu, bo od tyłu, jakbyśmy chcieli tam podpiąć jakiś kabel, coś sprawdzić, no nie wiem, coś z elektryką, mamy jakiś problem tutaj, to dobrze jest ściągnąć ten plastik, dlatego że wtedy mamy doskonały dostęp tutaj do tych przekaźników, które znajdują się w głębi. Te przekaźniki też możemy je na tyle odchylić, jak, jak nie mamy już tego plastiku, na tyle je odchylić że dochodzimy do tyłu tych przekaźników, żeby górną tą warstwę przekaźników odchylić i mieć do nich dostęp po prawej stronie tychże przekaźników tam znajdziecie taki pypeć, który tam z tamtej strony jest taki pypeć, który uwalniacie, ciągniecie to tak jak klapkę, tak by się miało otworzyć w tą stronę, a tam z tamtej strony te przekaźniki, ta górna półka jest tylko wówczas zahaczona, czyli to jest tylko tu umocowane i możecie sobie odsunąć, wywinąć, jakby do prawie. Widzicie, jakby te przekaźniki od tyłu. Jeżeli mówię, macie jakikolwiek problem tutaj z tym elementem przekaźnikowym, tak, to od dołu są śrubki. Tutaj wy, wyczujecie, tu jest taka dziurka, to tutaj ściągacie tą śrubkę, i tak samo tego już nie ma. Później, jak odczepicie tą warstwę lewej osłony, to pod nią jest jeszcze jedna śruba tutaj. Ona jest teraz niewidoczna, dlatego że ona trzyma tą osłonę. Czyli ta osłona jest tam przedłużona, ten plastik, i tu dosłownie jest na tym poziomie mniej więcej śruba, którą odkręcacie. W tej chwili nie widać, bo musicie najpierw ściągnąć stronę lewą. Tak jak siedzicie w samochodzie, to po lewej stronie kierownicy. Dopiero później możecie ściągnąć stronę prawą. Nie ma szans ściągnięcia strony prawej, żeby była jasność. Osłony prawej kierownicy tym że golfie bez ściągnięcia osłony lewej. To żebyście już mieli taką świadomość. Teraz tak. Jeżeli chodzi o środkowy tunel i ktoś ma jakiekolwiek tutaj problemy dotyczące środkowego tunela, cokolwiek chce zdemontować, to tak. Górna kratka nawiewu ta która się znajduje tutaj, która jest u mnie zdemontowana, proszę bardzo. Ja celowo ją zdemontowałem, żeby wam pokazać. Widzicie? Ona jest przykręcona Zobaczcie tutaj. Widzicie na dole? Ja w tej chwili przemieniłem ten, 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 ten metalowy element, ale on jest, u was w golfie będzie prawdopodobnie tylko i wyłącznie po lewej stronie. To wynika z jednej zasadniczej rzeczy. Pomimo, że są dwa uchwyty, u mnie on jest łamany, bo tu już byli nasi. Tak, widzicie? Tu jest jeden uchwyt, tu powinien być drugi. Ja go mam, ale on jest łamany. Tutaj było wcześniej robione, ja wiem co, ale to już tam zostawiam nie ma to znaczenia żadnego, na tym uchwycie prawdopodobnie będzie zamocowany śrubka, albo mogą być dwa, czyli tu odkręcamy dwie śruby, jak pozbęd... a, zaraz, wróć, stop! Przecież tu mamy radio, ja go, ja też mam je zdemontowane. Najpierw na dzień dobry, żeby cokolwiek w tym tunelu zrobić, żeby cokolwiek zdemontować, do czegokolwiek dojść, do czegokolwiek. Pozbywamy się radia. Jak się pozbywamy radia? Radio jest zaślepione taką zaślepką, jak widzicie. Tą zaślepkę musicie bardzo delikatnie z którejkolwiek strony podważyć tak naprawdę i zacząć ją odpinać. Jak wyglądają zapinki w tej zaślepce, proszę bardzo, widzicie to, co jest metalowe, to te elementy błyszczące, to są zapinki. Widzicie teraz, gdzie one są usytuowane i możecie sobie tak metodą po prostu prób i błędów odpinać powoli tą zaślepkę. Jak pozbędziecie się tej zaślepki, odchodzi nam ona, tak? Pozbyliście się jej, odkładamy na bok. Wówczas musicie się pozbyć radia, dlatego że jak nie pozbędziecie się radia, które jest tutaj zabudowane, nie macie dostępu do tych śrub. Więc radio odpinamy w czterech y, śrubach. Wszystkie śruby, tak jak powiedziałem, są identyczne. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Odpinamy, y, znaczy odkręcamy śruby, wysuwamy radio. Po wysunięciu radio z tyłu, z tyłu również jest. O, tu wam zademonstruję tą kostkę, bo tu ona będzie. To jest taka kostka. Z taką standardową blokadą w wielu samochodach, nie tylko w Volkswagenie, ją stosują, w BMW też ją stosują. Także to są już takie znormalizowane tematy. O, teraz ona mi się zakleszczyła. W każdym razie do, doprowadzamy do tego, żeby. No nie jestem w stanie jedną ręką tego wam pokazać. Nieważne, to musi się odchylić. Jak to odchyli się, to to całe odepniemy i dodatkowe przewody antenowe, które też odepniecie po uwolnieniu zapadki, która znajduje się tu, ją odsuwamy. Odsuwamy to, i, i wtedy wychodzi nam przewód antenowy. Pozbywamy się radia. Jak pozbędziemy się radia, mamy dostęp, tak jak powiedziałem, do tych śrubek. Jak do tych, te dwie śrubki odkręcimy, bądź jedną, w zależności od samochodu, to wówczas dopiero możemy ściągnąć tą górną kratkę wentylacyjną. Wcześniej nie mamy żadnych szans tego zrobić. Nikt, nikt nawet nie próbuje tego podważać czy cokolwiek robić na siłę, bo jemu się to po prostu nie uda. Następna sprawa, żeby zdemontować ten dolny element nawiewu, jeżeli cokolwiek będziemy mieli uszkodzone, jest ta sama historia. Najpierw, pierwsza podstawowa rzecz, pozbywamy się tejże kratki. Też ją ściągnąłem specjalnie, żeby Wam zademonstrować. Ona jest tak normalnie przy, przy, przytwierdzona. Zobaczcie, odsuwamy. Tutaj jest tylko i wyłącznie kontrolka airbagu dla dziecka. Jak, jak wyłączymy tenże airbag, to tutaj jest kontrolka pokazująca nam to, że się włączyli. A mamy tak naprawdę cztery klipsy. Jeden Drugi trzeci, czwarty. I tak musicie spowodować, żeby, żeby podważając, jak już nie macie radio, to będzie to dużo prostsze, bo od tej strony robicie podważenie i powoli ona schodzi. Jak to będziecie mieli zrobione, to tutaj widać, że również, tak samo jak, jak radio, tak samo jest zamocowany ten panel klimatyzacji. Tam w głębi macie śrubkę jedną, tam w głębi macie drugą, trzecią i z tej strony czwartą. Pozbywacie się tego panela klimatyzacji. Później, dalsze dojście do dalszych etapów, no to można by było już, wie, wiecie, no ja nie jestem w stanie zdemontować całkiem, całego samochodu, żeby Wam pokazać, ale, ale widzicie, gdzie się znajdują śruby, tutaj mocujące ten plastik, już to jakby, to gniazdo radia, tak to nazwę, to też jest, to, jest możliwość zdemontowania tego, bo widoczne są śruby, jedna, druga, trzecia tutaj jest, czwarta, pewnie ta, trzeba odkręcić tą i, i wtedy to macie luźne, w zależności od tego, gdzie chcecie dojść. Jeżeli chodzi o słupek boczny, już Wam pokazuję, żeby go zdemontować, on jest tak zamocowany, żeby go zdemontować. Widzicie tutaj zaślepkę od airbagu, bo jest airbag, jakby kurtyna po prawej stronie na podsuficie Tu jest to, co widzicie, to też jest efekt pracy już poprzedniego yy, majstra, także, także nie myślcie sobie, że to ja. Ja tak, ja tak akurat nie pracuję. Tu już, by, tu już byli tak zwani nasi, podważali to. Żeby to podważyć, ja polecam, właśnie nie od tej strony, tak jak zrobił to ten, tenże gość. To jest w ten sposób przymocowane. Airbag jest widoczny, napis tak jak widzicie. Żeby go od, przymocować, odmocować sprawnie, patrzcie, odwracam do góry nogami, widzicie, jaki jak on jest skonstruowany? On ma takie cztery zęby. Tak jest zamontowany. I żeby go sprawnie, ja uważam, od dołu, od dołu tu należy podważyć, żeby jakby w ten sposób, w ten sposób go trochę do góry, Dać nieznacznie do góry i on wyjdzie, ale w ten sposób nie róbcie tego na zasadzie od prawej i tak. Tak, żebyście go otworzyli, czy od, od drugiej strony, tak, żebyście otworzyli, tylko z góry do dołu, ja uważam, dlatego że jak będziecie wydzierać go, zobaczcie, jaka jest konstrukcja. Jak będziecie wydzierać go bocznie, od tej czy od tej strony, to nic wam to nie da, bo to po prostu tylko i wyłącznie pęknie albo, albo się, no nie wiem, wy, wyłamie, no coś się zadzieje z tymi, z tymi tutaj motylkami zahaczającymi o, 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 o słupek. Jak będziecie mieli to wypięte, to z tyłu. I tu też brakuje, dlatego że tak jak powiedziałem, tu już, tu już byli byli poprzednicy. Z tyłu są trzy klipsy. Jeden klips, drugi trzeci, których brakuje, ale one wyglądają w ten sposób. I te klipsy są wpinane. Zobaczcie, na słupku są trzy miejsca, gdzie powinny być takie białe. Tak jak widzicie, te białe gniazda, tu jednego brakuje, ale i tak nie ma to żadnego znaczenia, bo trzech klipsów nie ma. W te białe gniazda jest pięte, czyli jak góra pozbędziemy się tej śrubki, albo tam pod, tym, pod tą zaślepką jest oczywiście śrubka. Ja nie zdążyłem tego, tego powiedzieć, już wam pokazuję, jak to wygląda. Tutaj z tej strony widzicie? Tam jest gniazdo, w którym, w którym to jest. Ja celowo to odczepiłem, tam, tam widzicie, jest śrubka. Jak pozbędziecie się tej śrubki, odpinamy do siebie tutaj w ten sposób czystymi rękoma. No i, i później to już jest na zasadzie wysunięcia do góry, wychodzi nam bez żadnego problemu. Yy, super. Jeżeli byśmy chcieli się dostać, już kontynuując tą retorykę, no zobaczcie co tu się działo, nie? do elementu tego górnego tutaj, żeby to zdemontować, żeby popuścić nieco tej podsufitki, żeby tam ewentualnie przeprowadzić kabel do kamery bądź do mikrofonu, nie wiem do czego. To zobaczcie, tutaj musicie, no nie w ten sposób, jak tutaj jest pokazane, ale musicie odpiąć ten plastik po to, żeby się dostać tutaj do dwóch śrub, jedna śruba, druga śruba. Jak do tego się dostaniecie, to odczepi się wam ten cały element z lampkami, on zejdzie na dół. Jak odczepicie element z lampkami pod lampkami, pojawią wam się następne dwie. Śrubki. One znowu trzymają całe to gniazdo, jakby, yy, które jest tego plastiku. Tu, żeby pozbyć się tego elementu i tego elementu no to musicie podważyć tam, tam są plastiki które trzeba podważyć od dołu tu od tej strony jakby od strony jakby jak siedzimy nie od strony podsufitki tylko podważamy od tej strony dlaczego też tam gdzie jest podsufitka to jest to zamocowane tu podważamy to się wtedy nam otworzy taka no klapka z plastiku tak i pod tą klapką to samo tutaj widzicie tu podważamy od tej strony, widać tutaj wyżłobienie, tu, tak jak pokazuję, nie od podsufitki, dlatego że tu gdzie jest podsufitka, tu jest to przymocowane na stałe, to jest klapka. To jest klapka, która jest no, na stałe plastik razem z tym elementem. Tu podważamy. Jak te dwie, dwa elementy podważymy, tam pojawią się tak samo torksy. Odkręcamy torksy, to nam schodzi bez problemu. Ten element musimy wywinąć. Tam, tam jest bodajże jeszcze, yy, znaczy na pewno jest yy, przewód, który, o, tak jak widzicie, uruchamia nam światełko. Pozbywamy się słonecznika, pozbywamy się tego tutaj elementu, albo go co najmniej poluzowujemy, ten element tutaj. Na podsufitce, i wówczas możemy bardzo delikatnie, ale odchylić podsufitkę, żeby ewentualnie na przykład przeprowadzić, tak jak powiedziałem, kamerę bądź, yy, bądź mikrofon do zestawu głośno mówiącego. To jest tyle, co dzisiaj dla was przygotowałem. Nie będę robił dalszej destrukcji. To samo dotyczy prawej strony. Ja tam wprawdzie jeszcze prawdopodobnie będę grzebał przy prawej stronie, ale już nie będę nakręcał. Chronologicznie trzeba przenieść się na prawą stronę i tam od spodu wszędzie szukać, poszukiwać tych śrubek torksów. Jak znajdujecie torksy, to tymi torksa, te torksy odkręcacie i, i na pewno tutaj wam się poluzują te rzeczy. Ja bardziej chciałem pokazać tutaj tunel i stronę od strony kierownicy, dlatego że tutaj jakby, wiadomo, że tam gdzieś są te toksy, tak, ale, ale trzeba wiedzieć od czego zacząć, żeby nie połamać ja Wam to zademonstrowałem jak, jak po kolei to demontować, żeby, żeby nie narobić sobie szkód nie podważać bez sensu, kiedy to jest przykręcone a, a, a z innej strony trzeba się do tego dobrać. Wszystkiego dobrego Wam życzę, do następnego razu, do następnego materiału, pozdrawiam serdecznie, pa!